Dzień dobry, witam serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Shogun 2 Total War. I aktualnie bijemy się z drugą armią Chosokabe. W ostatnim odcinku udało nam się zniszczyć jedną armię Chosokabe, zatopić ich drugą armię i ta aktualnie jest trzecia, nie posiadająca już generała, więc nie powinno być z tym wielkiego problemu, zwłaszcza, że mamy niesamowicie doświadczonych samurai, ale on ma trzy oddziały jazdy z katanami bardzo mocne, dodatkowo bonus do szarży, a także przewagę oczywiście w zasięgu łuczników, więc prawdopodobnie będzie starał się do nas podejść. Albo, jeżeli nie ma też generała, więc to jest dla niego olbrzymi cios. Oj. Mapa zdecydowanie nie dla nas. Będziemy się starać ustawić tutaj łucznikami. Za nimi ustawimy sobie Ashigaru. I ci łucznicy mamy lepszą celność na swoich łucznikach. Mamy ten bonus. I z niego będziemy starali się korzystać, ponieważ przeciwnik będzie musiał podejść z tej strony. Tu nie ma aż tak... Przepraszam. Aż tak mocnego zalesienia. Choć chyba, że się ustawi gdzieś tutaj. To będzie problem, bo wtedy ja nie dojdę. Mgła. Dobrze, mgła się przyda. Zwłaszcza, że obniży to teraz szansę na atak przeciwnika. I robimy tak. Na początku oczywiście wszyscy do tyłu. Moi łucznicy w ten sposób. Moi terko w ten sposób. Pięknie. Za wami oczywiście idą Ashigaru. I dopiero gdzieś tutaj moi samuraje będą szli dalej. Dziwne, strasznie te rozstawienia są na tych planszach. Konnica w tym miejscu, reszta oczywiście całą grupą i możemy zaczynać. Dobra, i teraz pytanie, gdzie on się ustawił? On się ustawił... Idzie na wzgórze, tak. Dobra. Czyli my idziemy sobie tutaj. Oczywiście na razie powoli. Teraz to dobra informacja, że nie ustawił się w tym miejscu, na tym wzgórzu się nie ustawił, ale włazi na tą górkę. Więc my ludziska wykorzystamy to wzniesienie. I zaraz wam będę tłumaczyć, jak to rozegramy ładnie. Więc tak, wy samuraje udajecie się aktualnie... Myślę, że w ten sposób się rozstawimy. Już bez grupy jesteście. Czy nie, nawet powinienem to zrobić tak. Okej, okay, bez grupy. Okej. Okay. W ten sposób się rozstawimy nimi. Nie biegnijcie. Teraz moi samuraje z łukami, czemu gra tak przycina? Idą na wzniesienie. Okej, okay, przeciwnik reaguje, to może na chwilkę zwolnię tempo gry. Dobra, idziecie tutaj, świetnie. Teraz tak, moi Ashigaru mają iść i chronić was, jeżeli cokolwiek miałoby się wam tam przydarzyć. Moi terko z przodu, najlepiej jak najbardziej rozciągnięci, świetnie. Natomiast dwa oddziały jazdy, również ukryte gdzieś tutaj. Pięknie. Dowódca za moimi katanami. Doskonale. I teraz będzie trzeba ich troszkę wykajtować, moi drodzy. Ustawimy się na pewno łukami gdzieś tutaj, tak samo Ashigaru. Oni tutaj mają... Samuraje, łucznicy mają tą przewagę nad nami niewielką. Dobra, to już może nie jest grupa. Tych sobie przestawmy tutaj. Zwłaszcza, że wy nie strzelajcie na razie. To jest samuraje łucznicy. No dobra. Zrobimy sobie tak. Wy macie podejść na spokojnie. O Jezus Maria. Dobra, 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 dobra. Easy, easy, easy. Nie szalej, panie. Jeszcze kawałek. Teraz nasi łucznicy również tutaj. Nie biegać. I nasi Yari to miejsce. Również nie biegnijcie.
Teraz przestawmy troszkę naszych tutaj samurai. Ja chcę, żeby oni wleźli może na tą górkę i ustawili się w ten oto sposób. Również nie biegnijcie. Udaj mnie tutaj. Ci już są w zasięgu, można by tak powiedzieć, ale jeszcze ich sobie tutaj przestawimy bardziej. W ten sposób, żeby byli maksymalnie. I myślę, że uda się w nich wystrzelić pełną salwą. Więc tak, wy od razu strzelajcie szeregami. Teraz. Wszystko jest ok. Jak daleko jesteście? Już niedaleko. Więc najpierw jeszcze poczekamy na nich. Wio. Teraz płonące strzały. Zniszczyć ten oddział, zdziesiątkować go po prostu. Bardzo ładnie. Pięknie. Wy przestańcie strzelać. Chodziło. Teraz ci podejdą. Ashigaru, strzelaj do nich. Wszyscy. Bardzo ładnie. Ashigaru, zająć miejsce tutaj. I w tym miejscu. I jeżeli ta konica się tak ładnie ustawiła, to możemy podejść jeszcze bliżej. Dobra, nasza jazda. Tutaj. Pięknie. Właśnie o to chodziło. Zdziesiątkujemy teraz mu jazdę. Z katanami, bardzo ładnie. Wy teraz tutaj. Strzelać w nich. Samuraje. Do przodu. I Ashigaru mają zająć ich pozycję w ten sposób. Pięknie. Jazda z katanami na flankę. Bardzo ładnie. Teraz tutaj. Trzy oddziały nie dadzą mi rady. Świetnie. Okej. Shigaru z Yari do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Teraz się ustawić w mur Yari. I zaatakujemy ich. Jazda konna. Bardzo ładnie. Ustawić się za Yari. No i powoli podchodzić. Świetnie. Teraz do przodu. Terko również. Do przodu. Dowódca do przodu. Jazda minimalnie się wycofać. Idealnie. To jest właśnie przykład dobrze rozegranej teraz bitwy. Wspinacie się na to wzgórze, panowie, i wy również. Idealnie. Dobra, zabić ich. Wy natomiast zabić tych. Wy ścigać tych. Świetnie, o to chodziło. Kontynuuj, pełne rozbicie. Zobaczcie, to była armia Chosoka B. Bardzo ładnie. Nie mam pojęcia, czemu mam 19 FPS-ów. O, to będzie ciężkie do przeżycia w późniejszym terminie, jak będą większe armie.
Jeszcze pewnie tam mgła obniżyła mi bardzo FPS-y. Nikt ma nie ujść z życiem. Wybić wszystkich. Idealnie. No i ostatni oddział niech ucieka. Koniec? Prawdopodobnie tak. Więc opuszczamy pole bitwy. No, to była bardzo dobra z kolei bitwa. Tamta poprzednia w ostatnim odcinku to... Oj! Nie za dobrze wyszła. Straciłem prawie połowę ludzi tam. Ta natomiast była wzorowa. Dobrze wykorzystani strzelcy, dobrzy łucznicy ustawieni w odpowiednim miejscu, zsynchronizowany atak. Nie poradził sobie z nami. 377 straciliśmy tylko, podczas gdy on naprawdę dużo. I mamy szansę aktualnie przejąć Tosę. To już sobie rozbijemy. Bez problemu. Tutaj też samą jazdą mi zaszarżował. Nikogo mi nawet nie zabili. Świetnie. No i zobaczmy, jak to wygląda. Wow, nawet damy radę chyba zdobyć Tosę w tym odcinku. I... Wiecie co? Tutaj już chyba zrobimy automatyczny atak, tak po prostu. No bo nie, szkoda. To jest bardzo mocny zamek. Da, szturmujemy. Zobaczcie. Dwa boczne skrzydła, liczne bramy, łącznie cztery bramy, żeby wejść na centralny, trzeba najpierw przejść tędy, później tędy, tędy. Naprawdę jest tego dużo. Tu będzie na pewno bardzo wysoki mur, tu również, tu będą niskie mury. Będziemy musieli łucznikami jakoś podejść w ten sposób, by można było to wykorzystać i wybić jak najwięcej z jego obrońców, zanim rozkażemy naszym samurajom z katanami wejść na mury i dokończyć dzieła zniszczenia śmierci i pożogi. Gwałta i dyshonoru do przeciwnika. Gdyż straci właśnie stolicę. A my wybudujemy tutaj piękny nowy kościół. Ot tak. Deszcz. Nie, deszcz mnie nie interesuje. Sucho. To mnie bardziej interesuje. No i to już bardziej wygląda jak zamek. Jest to duże. Oj, bardzo, bardzo nieprzyjemne mury. Dobra, najpierw się rozstawmy ten tego. Zgrupujmy naszych łuczników w jednym, może miejscu sensownym. Będzie to to, plus dowódca z tej strony, gdzie ty trzymasz teraz swoich łuczników. Garnizon na Shigaru z Yari. Garnizon na Shigaru z Yari. Tam są łucznicy, doskonale. Dobra, to podchodzimy tutaj. Już na nas idzie. Świta samurajska, w zasadzie bez znaczenia, w co będziemy tak naprawdę strzelać. Liczy się tutaj wszystko, co możemy nacelować, tak dokładnie. Tylko, że damy im rozkaz, żeby nie strzelali sami. O, będziemy kierować ogniem. Tylko nam się tutaj nie przydadzą. Ale to jest fajne, zobaczcie, jeżeli miałbym się bronić, to na pewno ustawiłbym terko na tych murach, więc to by było super. Yo, okej, strzelać w nich. Zobaczcie, 8. Muszę praktycznie wszyscy teraz strzelać w tamtych. Okej, pauza na chwilkę. Strzelać w tych. Dobrze, nabijemy sobie na łukach. Dużo doświadczenia. Teraz znowu pauza. I co, uciekają na górę? Prawdopodobnie tak, są załamani. My nie straciliśmy jeszcze nawet połowy amunicji. To jest bardzo dobrą wiadomością. Troszkę się przestawmy w to miejsce. Generał również. I oczywiście strzelamy ponownie. Chwila przerwy. Znowu. Zmienimy położenie. I ponownie strzelamy. Nie wiem, czy można nawet płonące strzały zadziałają. Tak, świetnie. Ło! Ho, 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 ho. To zabolało. Na bank.
Dobra, pauza znowu. Zmiana miejsca. Siedzenia. I ponownie strzelamy. Doskonale. Dobra, przejdziemy sobie teraz tutaj ludziska. Jak widzicie, oni nie zajęli dogodnej pozycji, żeby nam ranić jednostki. Zaczniemy sobie w ten sposób. Tutaj podejdziemy. I dzięki temu mamy już idealne w zasadzie pole do ostrzału tamtych jednostek. Damy sobie teraz bonus. Minimalnie w nas trafia, ale zadamy mu takie straty, że się nie pozbiera. Dobrze, strzelamy własnych teraz ludzi. Nie, oni strzelają w nas, dobra. Atak. Pięknie, to jest... Zniszczyliśmy ich praktycznie. Dobrze, pauza. Teraz tak naprawdę to damy im już... Zwycięstwo, pięknie. Wygraliśmy w takim razie. Zakończ bitwę. Nie będziemy wchodzić na ten mur, nie będziemy tracić. Poddali się. Nie będziemy tracić ludzi. Bardzo ładnie. Spanikowałem po prostu armię. A nasi łucznicy na pewno dostali sporo doświadczenia, z uwagi, że zniszczyli w zasadzie 3 oddziały. Myślę, że co najmniej z jedną beretkę dostali. Łucznicy... Nic nie dostali. No cóż. Pokojowa okupacja. W Tosie. I co ja tutaj nie potrzebuję? Nie potrzebuję na pewno szkoły szermierzy, koni bojowych. Macie tu tartak. To jest najlepsza rzecz. Więc tak, to zniszczymy. Czy ja chcę szkoły szermierzy? Pod diabłami tu szkoła szermierzy jest. Strzelcy pieszych... strzelnica pieszych łuczników. To jest bardzo dobra. Szkoły szermierzy też skasuję. I to był bardzo dobry wynik. Jak tam czas OKB? I są już słabi. No dla nas bardzo dobra wiadomość. Sogo. Zawiązanie umowy handlowej jest nie do przyjęcia niestety. No cóż. Mówi się trudno. I umierasz szybko. Dzięki temu. Chyba zrobiłem już wszystko, co chciałem. Ci piraci mnie troszkę niepokoją, bo oni mogą mi podpłynąć i starać się zaatakować tą flotę, mimo że ona jest broniona przez 3 średnie bune. To bune Wako. Ta armia natomiast może nie dotrzeć na czas. Flota, ciągle mówię armia. Czy oni nie stracą... O, stracą troszkę stanu liczebnego. Wypłynęli na otwarte morze. Okej, okay. Zostało nam tu do przejęcia jeszcze 3 prowincje. Jesteśmy aktualnie w posiadaniu 18 prowincji i za cholerę nie jesteśmy gotowi na tą wojnę. Hattori nadal jest bardzo mocne. Takeda... 9, to by się jeszcze przydało bardzo. No cóż, mogę coś jeszcze zrobić moimi ninja? Nope. Więc chyba skończymy turę. Rozbiliśmy większość armii czas OKB. Tak, zobaczmy jeszcze ród. Wszyscy bardzo wierni są mi. Tak jest. Z tego się powodu cieszę. Mogę drugiego komisarza do spraw wojny powołać? Yeah. Okej, okay, czyli kończymy turę. Te armie już mi nie zagrażają, jako to będą chcieli pewnie zaraz zaatakować mój okręt. My się wycofamy, oni nie powinni już nas dogonić, dzięki temu. No właśnie. Tutaj mała armia idzie. Ale ich teraz dogonimy i zniszczymy.
dzięki temu. Odblokujcie moje szlaki handlowe, właśnie. No i teraz pytanie, gdzie ci będą chcieli iść? Piraci Wako się wycofali. Będziemy musieli ich gonić, oni gdzieś tutaj popłynęli. Zastój z handlu z Beszo. Misjonarz awansował. Niedobrze, mamy mały handel już. Rosną niepokoje w Io. Tutaj, dobrze. Atak na morski szlak handlowy. Poselstwo. Panie jezuita Alessandro złożył nam propozycję. Uważa, że powinniśmy wysłać poselstwo do papieża. To z pewnością wzmocni nasze więzy z kościołem. Rozsądna propozycja. Na kontaktach z kościołem możemy tylko zyskać. Natychmiast wyślijmy poselstwo. O, czemu by nie? To może nam dać bonus do zmieniania religii, konwersacji. No, a nie konwersacji, tylko konwersji religii. Wyślij oczywiście. Teraz tego pana rozbijemy. Przy automacie. Mam nadzieję, że cały twój ród wybiłem. Bardzo ładnie. Zawsze się przyda dla nowego generała. Większa liczba gwiazdek. I nie wejdziecie tu. Super. A właśnie chciałem usłyszeć. Może konnica tam wejdzie chociaż? Tak jest, konnica tam wejdzie. Kolejna. Kolejna konnica też tam wejdzie. I nadal jest minus 4, czyli jest teraz minus 0. Okej. Okay. Jesteśmy minus 327 na... Znaczy na minusie oczywiście. Dobrze, musimy wysłać jak najszybciej nasze statki handlowe ponownie na szlak. Więc teraz te naprawimy. I oni gdzieś popłynęli sobie tutaj, tak? Więc można po prostu w ten sposób. Dobra, za diabła nie wiem, gdzie oni popłynęli. Tak czy siak. Płyniecie tutaj. Wy płyniecie tam. O, patrzcie, znaleźli się. Kurwa. Tego nie lubię, nie znoszę takich rzeczy po prostu. I teraz mi zniszczą moje statki handlowe, no bosko. A mój Boże. Dobra, to może przynajmniej dwóch naraz nie zniszczą. Więc będziemy musiał się udać tylko za jednym. Upierdliwe. Czy ja potrzebuję tych panów teraz z kolei? Wiecie co, patrząc, że czas OKB się jednak wykruszyło, nie potrzebuję ich. Skasuję tą jednostkę. Tu natomiast płyniemy sobie w to miejsce. Wypłyniecie tu. Wypłyniecie tu. I może uda się ich zniszczyć. Mamy tutaj trzy okręty chrześcijańskie, więc no właśnie, wypad stąd. Blokujecie mi handel, zobaczy 2,5 tysiąca od razu na plusie i znowu nie zauważyłem, gdzie on popłynął. Aż to mi jest irytujące. No cóż, to sobie w takim razie tu postoję. I ponarzekam. Dobra, płyńcie w tą stronę, na pewno popłyną gdzieś w tą stronę. Teraz pewnie zaatakuję moje statki handlowe. Yeah! Żeby było ciekawiej. Jak ta armia wygląda? Ta armia wygląda bardzo dobrze, więc od razu prosiłbym moją flotę, która znajduje się w tym miejscu. Po co ta Takeda mi tam płynie? O, wy musicie się naprawić, więc moi drodzy, wy płyńcie sobie tutaj. Wy natomiast płyniecie tutaj. I potrzebowałbym jeszcze jeden oddział. Może podstawowych Ashigaru. Drodzy, jak diabli są. Dym. Nie, może niekoniecznie. Chyba, że... Bo mamy ich tu naprawdę dużo już. Dopchamy ich samurajami na pewno. Okej, okay. Wróćmy do Kyoto, gdzie postaramy się zamordować naszego
szoguna, daimyo. Ciekawe, czy to się uda. Mamy tutaj speca od zabójstw i wykonaj zamach. 62%. Trochę mało. Przepraszam, odbiło mi się. Spróbujmy. Może daimyo zdechnie. I szogun tym samym. No, trzymajmy kciuki, wszyscy. Pięciogwiazdkowy generalnie ma co? Może nie być on. O! Masakra! Czasem jest to tak, że po prostu jest sama zbroja. Nie wierzę. Udało się zasasynować go. No i to jest po prostu piękne. Dobra, drugi. Wykonaj zamach. Czyli Shogun Ashikaga nie żyje. Jest to oczywiście jeszcze jeden daimyo, którego będziemy mogli później jeszcze spróbować zamordować. Ale widzicie, jak jest jednogwiazdkowy, stracili w zasadzie cały tutaj potencjał. Teraz będzie trzeba pobiegać, pomordować może troszkę generałów Hatano. W tym miejscu natomiast mamy już wystarczająco dużą armię, by się oprzeć wszystkiemu, co by było wbrew naszej woli. Dlatego myślę, że zwerbuję tu sobie dwa dodatkowe oddziały Ashigaru. Przydadzą się. I na razie chyba skończę turę. Ile jeszcze do technologii? 8 tur, to jest długo. Będzie trzeba zbudować kościółki. O właśnie, to będzie bardziej potrzebne niż niestety ci Ashigaru. To z nich zrezygnuję. Dom. Od razu kaplicę wybudujemy. No i w następnej turze zniesiemy też te podatki, bo jak widzicie, agenci. Weźmy tego pana. On ma bonus, więc zobaczmy. Żarliwość podczas nawracania prowincji. Zachęcanie miast. Wydaje mi się, że nawracanie prowincji to jest jednak szybkość konwersji religijnej. Zdamy mu... Jeszcze mu damy apostoła. Świetnie. I przerzućmy go z tego miejsca, gdzie tutaj jest bardzo już, jak widzicie, naprawdę dochodowo. Kolejnego sobie też weźmiemy tutaj. No i obydwu tych agentów pakuję na okręt, bo ten agent jest od nadzorowanie miast, represji prowincji, detektyw, sędzia, nadzorowanie miast. To się przyda. Umieścimy ich od razu właśnie w miastach nowych. Czyli tutaj są dalej zadowoleni. W tym miejscu jest nawet 13, więc tego pana misjonarza również sobie wpakujemy na ten okręt. I przerzucimy ich do naszych nowych prowincji. Świetnie, więc tak. Myślę, że jednak możemy sobie się pokusić o to, że teraz ich wyrzucimy. Pięknie. Ten pan również. I ten pan również. Pięknie, o to chodziło. No i możecie wracać. W następnej turze ich rozdzielimy. I pójdziemy zająć Awę. Następnie Awai. I Sanuki. Dwie armie starczy. Bez problemu. Dobrze. To w takim razie jeszcze tutaj skończymy turę. I zobaczymy, co się będzie działo. Bo musi mi zapisać grę. A to robi tylko po kliknięciu na koniec tury. Czas OKB wraca. Nie dogonimy ich, nie mamy szans niestety. No i piraci Wako oczywiście płyną do najbardziej dochodowego miejsca. Możemy to wygrać.
To próbujemy. Wyraźna wygrana, dwa statki za dwa statki. Wyszło na to samo. Cudownie możemy się trzymać. Wow, to było coś. Brawo panowie. Tutaj w takim razie przerzucimy nasze oddziały do tego portu, w którym każemy im się naprawić. I teraz tak. Pierwszy misja nasz na pewno tutaj, dbaj o miasto. Następnie Metsuke pójdzie do tej prowincji. No i oczywiście nasz agent jeszcze pójdzie do tej prowincji. Dzięki temu powinniśmy móc już tutaj wznowić podatki, co da nam kolejne 400 dochodu, minus 2 zadowolenia. Nie jest to źle, więc wyjmiemy ich. Jest minus 4, więc jeszcze zbudujemy im tutaj kościółek, żeby byli bardziej zadowoleni. Naprawimy też ten port. 1000 bagatela 200. Zdzierstwo totalne. I pójdziemy sobie tutaj. Natomiast ta cała armia, wyciągniemy ją, mam nadzieję, że się utrzymają w pokoju. Jest na zero, bardzo ładnie, więc możemy spokojnie przejść teraz tutaj. Sądzę, że Sanuki zajmie ta mała armia. To nasza mniejsza armia, znaczy się. Natomiast my pójdziemy na Awę, tylko że czy Awa... Tak, dojdziemy do niej w następnej turze, więc możemy spokojnie wejść, bo bałem się, że zima będzie i nie dojdziemy, ale dojdziemy bez problemu. Natomiast co to jest? Co jest w tej prowincji? Możesz mi to jeszcze chwilę sprawdzić, powiedzmy tym okrętem? Tutaj nic praktycznie nie ma. Jakaś malutka flota. Ach, nie flota, tylko armia. Zatem myślę, że możemy sobie wypowiedzieć z tymi panami wojnę. Dzięki temu zdobędziemy kolejną prowincję. Tylko czy ja jestem gotowy, bo mam już 19. Zaraz będę miał 19 prowincji. Od ilu jest ten cholerny... Ta cholerna wojna domowa. Dobra, tych przede wszystkim zniszczymy. To jest bardzo ważne, żeby tych piratów wyrzucić stąd. To jest flota niestety, która będzie musiała się tutaj trzymać. Mamy kolejne dwa statki kupieckie, świetnie. Więc tak, statki kupieckie płyną tutaj. Plus 200 do dochodu. Plus kolejne 100. Następni. Dobra. To się naprawdę opłaca. I pięknie, mamy tu już 5 okrętów. 5 statków w zasadzie kupieckich. Nieźle. Plus. Ta flota zadokuje sobie w Satsumie. No to miałem skończyć odcinek. No wiecie, i tak jest zawsze ze mną. Zastanawiam się, czy ich nie poświęcić na chwilkę i nie naprawić, wiecie, bo jest jednak dość drogie, więc... Naprawimy sobie te oddziały. Naprawimy tego pana i na tego już nam nie starczy. Dobra. Tu natomiast mamy kolejne dwa statki kupieckie. Tu jest już ich 5. Czyli optymalnie. Tam jest jeden, to ten sobie płynie w tamtym kierunku. Ten natomiast popłynie... No, mam wystarczająco ich dużo. Zobaczymy, ile doda tutaj. 6. okręt. Statek. Sporo. Dobra. Działa nieźle. Tych sobie zabierzemy. Już nie będą tutaj potrzebni. Mam nadzieję, że piraci się nie zjawią tak szybko ponownie. Teraz, data jest z nami w stanie pokoju, ale to nie zmienia faktu, że jednak nie są nam przychylnie nastawieni, więc postaramy się zniszczyć jeszcze tą armię flotę, goddammit, czas OKB. Ucieknie nam, oczywiście. Bardzo daleko? Trochę. Tu jest nasza kolejna flota, zatem ją wykorzystamy do całkowitego unicestwienia. Ostatnie chyba floty, czas OKB. I nawet przejęliśmy kobaje z łucznikami. Uciekli jeszcze? Oj, uciekliście w bardzo złym kierunku. Zdecydowanie w złym kierunku uciekliście. Choć raz dobrze wybraliście. Dobra, dwie kobaje z łucznikami stracone. Za jedno średnie bambunę. Opłacalne. Dzięki temu zmniejszy nam się koszt utrzymania. I teraz tak, wydokujecie tutaj.
Wydokujecie tutaj. To jest armia, która będzie... Flota! Flota, która będzie na północy. Ta flota natomiast będzie patrolować to. Tutaj jeszcze mam jedną chyba flotę. Tak jest, a ta flota będzie patrolować tą część. Czyli ona zadokuje sobie w Toshsa. No i niestety będziemy musieli tego mocno pilnować. Okej, więc tak, wypowiadamy wojnę w tym miejscu. Zdecydowanie Sogo, chyba że... Być może będziemy dojść do porozumienia. Nope. Nie dojdziemy do porozumienia, mój przyjacielu. Niestety, ale nie. Ponieważ wypowiemy ci wojnę za chwilę. Tylko myślę, że w następnej turze na spokojnie. Wykryto naszych ninja. Ich musimy już zabrać, żeby nam im tutaj nie zaszkodziło nic. Na przykład ponownie do tych lasów. Powinniśmy, wiecie co, połazić troszkę i pomordować. To jest Takeda, więc ty pójdziesz tutaj, mój przyjacielu. Ty pójdziesz sobie tutaj. Poszukamy dla nich lepszych celów. Albo, bo to jest nasz zabójca, więc możemy go na chwilę jeszcze cofnąć i postarać się nim później zamordować kolejnego tutaj daimio. Najwidoczniej miał jeszcze jednego w zanadrzu. Wyjdziecie tędy. Staniesz sobie w tym miejscu. I co tu jest? Tu jest generał i nawet ładna armia. Sami samuraje. O, to jest już coś, co faktycznie byłoby problemem, gdyby nas atakowali takimi armiami. W tym miejscu jest spokojnie. Powinienem jeszcze się zaopatrzyć właśnie w przeniesienie tej całej armii. Wiecie co? Oni sobie pójdą chyba klasycznie. Wyjmiemy i po prostu każemy im podróżować do tego miejsca. O, powiedzmy gdzieś tutaj. Świetnie. Ukończono budowę. Buzen. Łucznicy? A tak, rozkazałem to robić wcześniej. Zwerbowano, wybudowano statek. Już się tym zająłem. Wroga flota w odwrocie i wykryto naszego ninja. To już również jest zrobione. Oczywiście wszyscy nas nienawidzą. Nie, Date nas nawet lubi. Okej. Silni jesteśmy. Straszliwi są tylko Hattori chyba. Date są potężni, są już średni. Hattori ma dużo mniej od nas. Dobra, skończmy tą turę, bo mi się odcinek rozwinął do 40 minut, bo paplam, a jak ja gram w Szoguna, to po prostu skończyć się kur zapiał nie może to nigdy. Czemu ja nie mam przejętego tego punktu? A, tak, naprawiam przecież flotę. Dobra, może być. I od tego miejsca nie werbuję już nowych jednostek, ponieważ muszę sobie zrobić zapas pieniędzy. Naprawdę będzie poważnym problemem, jeżeli jeszcze trochę powerbuję. Chciwa żona. Plus 1 do morale dla jednostek pod jego dowództwem, plus 5 kosztów trzymania. Nie, no nie mogę sobie na to pozwolić, niestety. Jest, już mają wystarczająco. Io jest niespokojne. Jest minus 1. A poradzą sobie. Bez problemu. Przerzucimy po prostu jednego. Metsuke będzie sobie wędrował od jednej prowincji do drugiej. Nie! Koniec odcinka, bo nie zakończę tego. Dobra, dzięki za uwagę, hejpa.